Cześć, witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym czytaniu na moim kanale. Dziś, jak już widzicie po tytule, czytanie ogólne na miłość, czyli czy poznasz kogoś nowego do relacji, do swojego życia, czy poznasz kogoś nowego, kto zagości w Twoim sercu. Kochani, dwie karty do wyboru dzisiaj. Karta numer jeden. Zastanów się, czy ta karta Cię przyciąga, czy ta karta coś do Ciebie mówi. I jest karta numer dwa. Również to samo. Przemyśl, czy ta karta jest kartą Twoją, czy ta karta przyciąga Ciebie do siebie, czy ona będzie przewodnikiem dzisiejszego naszego czytania, kochani, tak? Ja serdecznie Was zapraszam do rozkładu kart. Ogólne czytanie na miłość. Przypominam, czytanie, tak jak już wspomniałam, jest ogólne. Nie z każdym może rezonować. Dziś, kochani, w trochę innej formie to czytanie będzie, gdyż karty już są oczyszczone przeze mnie, wybrane z kilku talii tarota, w tym karta anielska. Karty są oczyszczone, wybrane losowo oczywiście przeze mnie do karty z Twojego wyboru, czyli karty numer 1. Kochani, przy tym czytaniu będzie kilka podstawowych pytań. Po prostu, czy poznasz kogoś nowego do relacji, ewentualnie cechy tej osoby, na co uważać w tej relacji, tak? No i zobaczymy kartę radę. Zobaczymy, co karty tu dla Ciebie pokażą przy tym rozkładzie. No i zaczynamy. Czy poznasz kogoś nowego? Przy karcie anielskiej, przy naszej odpowiedzi z oczyszczonych kart anielskich wylosowałam Wam kartę. Zaraz zobaczymy, co to za karta. Karta idealny moment. Karta oznacza, iż w Twoim życiu w przeciągu 3 miesięcy nadarzy się idealny moment do poznania takiej osoby lub taka osoba pojawi się w Twoim życiu. Do 3 miesięcy idealny moment, czyli karta mówiąca o tym, że taka osoba pojawi się w Twoim życiu, pojawi się blisko Ciebie. Może to oznaczać też drugą stronę jak gdyby medalu, czy Ty będziesz umiała wykorzystać, będziesz umiał wykorzystać tą szansę na to uczucie. Ale moment się zbliża, do 3 miesięcy, tak jak karta anielska dla Was mówi. Zobaczymy cechy tej osoby. Kochani, karta losowo przeze mnie wybrana z kart tarota i karta mówi tutaj dla Ciebie. Mniej więcej cechy tej osoby. Kochani, dla części z Was ta osoba będzie osobą dominującą, mniej więcej w Twoim wieku. Nie będzie ani dużo starsza, ani dużo młodsza, plus minus do 2 lat. Tak karta mówi dla Ciebie. Karta mówi, iż ta osoba będzie na jakimś wysokim stanowisku. Osoba mundurowa lub osoba właśnie, tak jak mówię, na jakimś wysokim stanowisku, pełniąca jakiś obowiązek. Czyli to wszystkie stanowiska kierownicze, brygadzistowskie, nie wiem, czy to się tak wymawia, ale stanowiskiem będzie nad Tobą. Być może ta osoba pojawi się gdzieś w Twojej pracy, być może zmieni Ci się przełożony. Karty mówią o osobie, która będzie o bardzo męskich rysach twarzy lub kobieta o bardzo takiej urodzie, jakby to Wam powiedzieć, nieprzeciętnej. O, powiem Wam tak, o urodzie nieprzeciętnej, tak? Karta na to wskazuje. Zobaczymy dalej. Na co uważać w tej relacji? Jeżeli już wejdziesz w tą relację, jeżeli zdecydujesz się w tej relacji pozostać, na co uważać? Kochani, musisz uważać na to, na relacje rodzinne. Być może albo z Twojej strony ktoś tutaj nie będzie za tym, żebyś Ty miała partnera, partnerkę, albo po drugiej stronie ktoś będzie przeciwko. Tu jest dominacja rodziny, tu jest rodzina manipulacji. Co to oznacza? To jest rodzina, która może wpływać na Ciebie, Twoja rodzina lub na partnera, partnerkę, rodzina przy nim, tak? Coś mu odradzać, albo po prostu próbować próbować wpłynąć jakoś na Waszą relację. Tak karta mówi. Kochani, ja zobaczę też kartę radę dla Ciebie. Jaka jest karta rada? Tu będziesz musiała poszerzyć horyzonty. Co to oznacza? Karty wskazują na zmiany. Czyli przy tej relacji może dojść do takiej nawet zmiany, że będziesz musiała albo będziesz postawiona przed faktem zmiany miejsca zamieszkania.
zmiany całego swojego życia, zmiany w ogóle patrzenia na związek, patrzenia na uczucia lub dokonania wyboru, czyli będziesz musiała dokonać, co jest ważniejsze dla Ciebie w Twoim życiu, tak? Będziesz, tu karta pokazuje przeciwstawienie się, czyli no, ewidentnie może być tak, że po Twojej stronie będą jakieś problemy, żebyście mogli być razem. Będziesz musiała dokonać wyboru. Tutaj będzie taki wybór, który zaważy na całym Twoim życiu. Tak karta pokazuje dla karty numer 1, kochani. Ja zobaczę zaraz, co się pokaże dla karty numer 2. To jest czytanie ogólne, takie okrojone trochę, tak? No bo jakbyśmy się widzieli, no to jeszcze mogłabyś zadać pytanie swoje własne do kart. Kochani, tyle karty dla Was pokazują na najbliższe 3 miesiące. Tak tutaj w tych kartach wyszło. Ja zobaczę teraz, co się pokaże dla karty numer 2. Jeżeli takie czytanie Wam się podoba, zostawcie w komentarzu, zostawcie serduszko, zostawcie buźkę, aniołka, jeżeli to czytanie Wam się podobało, przypadło Wam do gustu, jeżeli chcecie takie czytania na moim kanale, gdyż nie ukrywam, rzadko robię takie czytania, ale jeżeli Wam się spodoba, takie czytania mogę wprowadzić na przykład na więcej kart, tak? To jest czytanie próbne, czytanie takie na zasadzie testu, próby na tym kanale. Mogę wtedy zrobić czytanie rozszerzone, na przykład 5 kart do wyboru, bo jest Was dużo, każdy będzie mógł wybrać sobie, będzie miał większą opcję wyboru, tak? Kochani, teraz przechodzę do karty numer 2, zobaczymy, co przy karcie numer 2 się tutaj dla Was zadzieje. Kochani, jest przepiękna karta numer 2 dla Ciebie. Sprawdzamy, czy poznasz kogoś nowego do relacji, tak? Co ta karta anielska nam tutaj pokaże? I kochani, karta, która została przeze mnie wcześniej wylosowana z oczyszczonych kart anielskich, to jest karta w przeciągu roku. Czyli karta oznacza, że od dziś, czyli od momentu, kiedy czytasz, słuchasz, kiedy słuchasz tego, kiedy nie czytasz, tylko słuchasz tego czytania, czyli tak naprawdę w przeciągu roku, to może oznaczać za tydzień, za 10 miesięcy, ale również za 2 dni. To jest karta bardzo obszerna. W przeciągu roku jest przy Tobie nowa osoba, poznasz kogoś nowego do relacji, ktoś nowy zagości w Twoim życiu, tak? Tak karta Ciebie informuje. Cechy tej osoby zaraz zobaczymy, kochani, z kart oczyszczonych. I karta dla Ciebie tutaj jasno i wyraźnie określa, o, może tak, lepiej. Tą osobę poznasz przez internet lub przez kogoś. To nie będzie taka znajomość bezpośrednia, w sensie to będzie bardziej znajomość albo online, albo poznasz tą osobę przez kogoś. Nawet bym powiedziała przy tej karcie, że to może być taka ukryta randka albo nieukryta randka. Co ja mówię? Jak to się mówi, kochani? Randka w ciemno, o. To może być taka randka w ciemno, albo przypadkiem możesz iść z kimś gdzieś i poznasz tą osobę, bo tu jest ewidentnie taka znajomość przypadkowa przez internet, online, gdzie możesz się nie spodziewać i w ogóle by ci się wydawało, że nie, no kurczę, to jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji, żebyś ty kogoś poznała. Nie, 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 w ogóle to nie wchodzi w grę. A mimo wszystko poznasz taką osobę w ten sposób. Karta tu... Ta karta daje też dużą nadzieję na uczucie. W ogóle ta karta jest taka bardziej kartą, powiedzmy, więcej mówiącą o osobie, którą poznasz, tak? Bo tutaj przy tej karcie, to co jeszcze ja odczuwam, to jest to, iż przez jakiś czas to będzie spotkanie tylko właśnie na zasadzie wiadomości, tu może być jakiś problem ze spotkaniem się w realu przez jakiś czas, a jeżeli poznasz tą osobę, powiedzmy, tak jak mówię, przez jakąś randkę w ciemno, to ta osoba może być u kogoś w gościach, przypadkowo, i tu jest jakaś odległość między Wami. Tu jest jakaś odległość między Wami, będzie jakaś odległość między Wami. Ponadto karty pokazują, że ta osoba będzie młodsza od Ciebie. I tu jest dla części z Was nawet do 10 lat, bym powiedziała, dla części z Was. Ale bardziej realnie karta mi tutaj podsuwa plus minus 5 lat, tak? Tak mi tutaj wychodzi. To nie będzie, znaczy mi tu wychodzi, że Ty będziesz miała jakieś tutaj obiekcje do tej relacji, będziesz czuła wahanie lub Ty będziesz odczuwał wahanie przy tej relacji, tak? Jeżeli to będzie kobieta. Kobieta, i powiem Wam tak, to będzie mężczyzna o bardzo takim charakterystycznym typie urody. A kobieta
przy cechach, jakie ja Wam mogę powiedzieć, będzie miała krótkie włosy. To tak jak co ja odczuwam od karty, jaką wiadomość ja odczuwam od karty, tak? I wiecie, że ja stawiam tarota intuicyjnego, także ja nie chcę w komentarzach słuchać, bo tu ktoś mi też ostatnio napisał jakiś komentarz, ojej, tarot w ogóle, tu, tam. Słuchajcie, większość osób stawia tarota wyuczonego, czyli dla nich paść kielichów oznacza to, to i to i to. Czyli wszystko, co można sobie na ten temat znaleźć w wujku Google, tak? Dla mnie ta karta oznacza to, co ja odczuwam z tej karty, czyli to, co ta karta do mnie oczywiście w cudzysłowie mówi, jaką myśl mi przekazuje. I dla mnie ta karta nie oznacza tego, co w internecie. Także nawet jeżeli, ja Wam powiem tak, ja odczuwam tu przy tej karcie znak Zodiaku. Przy tej karcie dla mnie znak Zodiaku to jest rak, byk i koziorożec. I one nijak mogą się pokrywać z tym, co wujek Google mówi na temat pazia kielichów w tarocie i znaków zodiaku, jeżeli chodzi o karty kielichów, tak? Bo wiemy, wszyscy wiedzą, że karty kielichów są kartami uczuciowymi. Dla mnie nie zawsze. Dlatego ja nie stawiam w ten sposób. Ktoś mi tam pisał, jak można tam ze zdjęć czytać coś tam. Kochani, naprawdę uważam, że... No, jeżeli ktoś nie ma wiary w takie rzeczy, albo jeżeli ktoś... ja nie wiem w ogóle, co takie osoby robią na kanale. Powiem Wam, nie wiem, osobiście ja nigdy nie krytykuję ani innych tarocistek, ani innych osób w ogóle, które nagrywają na YouTubie, bo to jest ich przestrzeń, to jest ich miejsce na ziemi i to, jak one, tak jak ja na przykład czytam karty, czy jak inna tarocistka czyta karty, ona ma do tego prawo, ona to czuje, ona na pewno tak jak ja miłuje tarota miłością bezwarunkową, także dobra, jak zwykle, przepraszam Was, wracam do tematu. Tak jak mówię, plus minus 5 lat, ta osoba, tak? Ta osoba. I tak jak mówię, tu może być jakaś odległość między Wami, bo widzę właśnie problem z tą odległością. Widzicie, jak dla karty numer 1 karta nie podała mi znaku zodiaku. I też czasami tak jest, że ta karta daje mi myśl. Ja to czuję, słyszę w głowie, tak? Dobra, idziemy dalej. Na co uważać, kochani, przy tej relacji? Jeżeli już wejdziecie w tą relację, jeżeli zdecydujecie się być w tej relacji. O, kochani, piękna karta, piękna karta. Miłość. Karta mówi, na co uważać, aby ta osoba nie przysłoniła Ci realistycznego spojrzenia na życie. Czyli nie możesz w żaden sposób dopuścić do tego, by ta osoba przysłoniła Ci wszystko. Oczywiście, tak widzę, że tu będzie miłość i tu będzie naprawdę miłość taka niekonwencjonalna, ja już coś tego słowa dzisiaj nadużywam, ale będzie miłość taka na przekór wszystkiemu, powiem Wam, ale Ty nie możesz dopuścić, by ta osoba przesłoniła Ci całą resztę Twojego życia. Musisz zachować równowagę w tym uczuciu. Tak mi tu się pokazuje. No i ja Wam dam kartę radę. A karta rada przy Tobie, kochany, kochana, jest taka, że będziesz zmuszona dokonać wyboru. W obecnym życiu jesteś w jakimś punkcie swojego życia, zresztą tak jak każdy z nas, ale Twój wybór będzie ciężkim wyborem. Na zasadzie nikt Ci w nim nie pomoże. Nikt Ci nie pomoże dokonać wyboru, jaki stanie przed Tobą niedługo. Ty sama będziesz musiała podjąć decyzję, tak? W którą stronę pokierować swoje życie? Jak ono dalej ma wyglądać? Na czym Ci zależy? Czego pragniesz? Czego oczekujesz, tak? Od tego życia, od uczucia, od związku, od relacji. Oczywiście, czy ten mężczyzna, który stanie na Twojej drodze, będzie właściwą osobą dla Ciebie? To też będzie się mieściło w tej karcie radzie, kochani. Tyle ode mnie dla Was w dzisiejszym czytaniu. Tak jak mówię, czytanie jest skróconym czytaniem. Jeżeli będzie Wam się podobało takie czytanie, zostawcie mi w komentarzu. Nawet jeżeli nie chcecie opisać, to zostawcie jakiś symbol, znaczek, cokolwiek, żebym ja wiedziała, że to czytanie Wam się podoba. Ja wtedy przygotuję dla Was takie czytanie rozszerzone, te czytanie ogólne na miłość rozszerzone. Zrobię wtedy więcej kart, żebyście mieli większe pole wyboru i manewru.
po tych kartach. Być może jakby było 5, inna by Was przyciągnęła niż tylko są dwie. Ja to też rozumiem, ale tak jak mówię, to czytanie jest czytaniem testowym na moim kanale i zobaczymy, jak ono Wam przypadnie do gustu, jak Wam się spodoba. Pytania w tym czytaniu też są okrojone, bo to czytanie ogólne ma jeszcze w swoim składzie pytania, na co uważać w tej relacji, tak? Kartę runiczną, przepowiednie ma w tym czytaniu. Ja tu zrobiłam po prostu czytanie takie skrócone w ramach testu dla Was, czy to czytanie przypadnie Wam do gustu, kochani. Napiszcie mi też w komentarzu, jakie czytanie zrobić Wam w kolejnych dniach, czy chcecie aktualizację uczuć tej osoby, o której myślicie, no cokolwiek, wiecie, jakie mam czytania na kanale, czy chcecie jakieś aktualizacje, czy coś nowego. Wiem, że tam się pojawiło czytanie o trójkąty. Powiem Wam szczerze, że jest już takie czytanie na moim kanale i bodajże to czytanie jest bez czasowości. Także można sobie tam odszukać to czytanie u mnie. Na pewno gdzieś tam jest w którychś filmach takie czytanie. Ja teraz Wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Będzie mi niezmiernie miło. Słyszymy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam Was serdecznie i ciepło i życzę ze swojej strony Wam wszystkiego, co najlepsze oczywiście. Jeszcze raz trzymajcie się ciepło. Cześć.